Z okazji Mikołajek w naszej szkole odbył się już drugi charytatywny koncert mikołajkowy. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na karmę dla zwierząt ze schroniska w Borku. Zachęcamy do oglądnięcia. Tego samego dnia naszą szkołę odwiedził święty Mikołaj, który wręczył drobne podarunki. Grzeczni byliście? Oj, słabo się naka nie było. Grzeczni byliście? Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're... Sami prosty, może pytki do tego jeszcze. Na klasy podzielisz się ładnie z koleżankami, z kolegami. Cry, better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Witam bardzo serdecznie rodziców, witam Was, drogą młodzieży, witam organizatorów dzisiejszego konkursu. Są z nami zaprzyjaźnione ze Związkiem Zwierzęcym w Borku, pan Artur Leszczyński, organizator wielu akcji charytatywnych dla zwierzaków. Pomaga pani Agnieszka Katarzyńska, za co bardzo serdecznie jesteśmy wdzięczni. Witam również z całego serca naszych artystów. Trzymamy za każdego z osobna i za wszystkich razem kciuki. Już widzę to przerażenie na waszych twarzach, że dyrektorka będzie śpiewać. Nie, moi drodzy, ja śpiewam jak Forrest Gump, czyli jak umiesz śpiewać ładnie, śpiewaj głośno. I to nie będzie dzisiaj. Jestem przekonana, że dzisiaj w ten fajny mikołajkowy dzień, widziałam, że od rana już chodzi. Mikołaj ze swoją świtą przyniesie wam nie tylko wiele prezentów, ale fantastycznych doznań estetycznych. Zaczynamy. I'm your muffin man, you're my muffin girl. Let's get together and we'll see the muffin world. In a car, in a plane, we can muffin every day. Always forever in our little muffin tray. You're my muffin man, I'm your muffin girl. Put in some chocolate chips, why not give it a whirl? Catch a bus or a train, we can metal to relay. Jak wyglądały przygotowania uczniów do koncertu mikołajkowego? Mieliśmy kilka prób, wcześniej był casting, w sensie każdy chętnie się mógł zgłosić, zaproponować swoją piosenkę. W czasie prób mniej lub bardziej chaotycznie staraliśmy się jakoś zrobić z tego pewną całość. Byli tacy, którzy doszli w ostatniej chwili zdecydowali się, żeby wystąpić, ale każdemu się udało, jak widzieliście pewnie, wypadli naprawdę wspaniale. Jak ocenia pani zaangażowanie uczniów do tego, by dzisiaj wystąpić? No na pewno sama liczba tych, że około 50 osób znalazło się na scenie, pewnie około drugie tyle uczestniczyło w organizacji całego tego wydarzenia. No to sam fakt tej liczby już jest satysfakcjonujący. No też osób chętnych do tego, żeby wziąć w nim udział, przyjść i wspólnie się bawić, które odpowiedziały jakby przychylnie na tę propozycję mikołajkową też. Myślę, jest taki imponujący. Co było najtrudniejsze w zaplanowaniu tego wydarzenia? Nie wiem, dla nas nie ma chyba rzeczy niemożliwych. Jeżeli miałaby pani porównać dzisiejszy koncert do zeszłorocznego, to czym on się różnił? No na pewno było nas więcej. W zeszłym roku, pamiętamy, jeszcze były różne obostrzenia. Nie mogliśmy tutaj się spotkać w takiej dużej grupie. No więcej uczniów, więcej zabawy, więcej zdecydowanie też osób na scenie, więcej osób zaangażowanych w cały ten koncert. No też już to jest kolejna edycja, więc
wiemy, czego się można spodziewać. Uczniowie też już byli przygotowani, czekali na ten koncert, pytali już wcześniej. Myślę, że właśnie taka jeszcze bardziej radosna atmosfera jest czymś, co różni od zeszłego roku, ale no, na pewno gdyby nie to, że w zeszłym roku tak świetnie wszystko się udało, to pewnie teraz nie mielibyśmy tyle zapału, żeby też to po raz kolejny powtarzać. Dziękuję bardzo. Zachęcam Was również do wolontariatu, gdzie wiem, że dość spora część z Was nas odwiedza, także zapraszam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Starsza polska kolęda. Nie mam pojęcia. Cicha noc? Nie. Najstarsza polska kolęda. Cicha noc. No, to nie cicha noc. Bóg się rodzi. Serio? Tak, no. Nie. Cicha noc. To nie jest polska, ale polska to będzie Bóg się rodzi. Dobrze. O Boże! A skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiem! Bóg się rodzi, dobra. Nie wiem. Bóg się rodzi. Czego symbolem jest sianko pod obrusem? Grobu Pana Jezusa. Czego? Jezusa przechodzącego. Jezusa przechodzącego. Ile rodzeństwa miał Kevin? 8? Dużo. Nie, strzelam 10. Ale ich była 12, ale to było jeszcze kuzynostwo. Nie wiem ile rodzeństwa, ale nie mogę powiedzieć. A ile? 4. Jak 4? Tak, znalazłam, 4 było. Ha. Jak nazywają się królowie, którzy przyszli do Jezusa? Melchior. Kacper, Melchior i Baltazar. Dobra. Kacper, Melchior i Baltazar. Kacper, Melchior i Baltazar. Mieszanie skarpetek to zwyczaj, który powstał. Jeszcze raz? W domu. Mieszanie skarpetek to zwyczaj, który powstał. Ale gdzie? Państwo? Nie wiem. Dam wam podpowiedzi. No. Anglia, Polska, Szwajcaria czy Włochy? Szwajcaria albo Włochy. 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 I teraz musicie dokończyć tekst. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. To nich. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień. No.
którym gasną wszelkie spory. Dobrze, dobrze! Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze. Bóg się wam rodzi. Dobrze. Pasterze. No. Dobrze? No, dalej. Bóg się wam rodzi. No nie. Pasterze się narodził. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi. Tak. I don't want a lot for Christmas. Think I need. Dobrze, dobrze. Just one thing I need. I don't care about the presents. Chyba dobrze. There is just one thing I need. Dobrze, dobrze. There is just one thing I need and I don't care about the presents. I just want you for my own. Yeah. There is one just thing I need. Dobra, blisko. Last Christmas I gave you my heart. And... Nie pamiętam. But the very next day you gave it away. But the very next day you gave it away. Dobrze. But the very next day you gave it away. But the very next day you gave it away. Dobrze. But the very next day you gave it away. Dobrze. Ile duchów pojawia się w opowieści wigilijnej? Cztery. Cztery, dobrze. Trzy. 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 A pewno trzy? Albo cztery. Cztery? Cztery? Aha. Wymieńcie pięć najpopularniejszych potraw wigilijnych. Pierogi. Karp. No. Barszcz. Czekaj, co było? Czekaj, ryba, barszcz. No jeszcze jedno. Krokiety. Dobrze, dobra. Dzięki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bochni, gdzie właśnie zakończył się koncert mikołajkowy. Jak widać, humory wszystkim dopisują. Występy się bardzo podobały. Dziękujemy organizatorom za tak wspaniałe przedsięwzięcie. Liczymy, że w przyszłym roku również uda się zorganizować taką akcję. Dla Państwa Kacper Frączek.